Jak tam życie? Jak o Madrycie? A co tam pan porabia? Sram. Gości ma. Babę. Potrzebuje pan kompana do życia? Słucham? Potrzebuje pan kompana do życia? Ale co potrzebuje? Pan potrzebuje kompana do życia. Nie wiem, co mówisz. To gej może być. Halo. Czego on mówił? Kompana do życia. Kompanę? Partnera. Partnera życiowego. Życiowego. Jani... Tak, on chyba... O, weź na głośnik. Halo. Słucham. Halo. Halo. No słucham. Jest może Jacek? Nie ma. A to Tomek przyjedzie. Kto przyjedzie? Tomek przyjedzie zaraz. Tomek? Tomek przyjedzie zaraz. To niech przyjeżdża, niech jedzie sobie. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Ja on nie wejdzie. Pogadać trzeba było. Tomek, co? Nie, ja nie a tu taki ten lokator, co nie był ten trochę. Nie chcę jego. Już nie chcesz nikogo? Krzyśkowi dobrze samemu. Jedno. No tak. No, te dyksowanie wszyscy tacy, denerwowanie. To po co człowieka? Po co to denerwować? Ale z drugiej strony Krzysiek ma zajęcie. No tak wtedy. Tak nudzi się chłopisko. Tylko żre. Żeby żyć trzeba jeść. Tak. A dzisiaj Wojtka urodziny? Dzisiaj? Tak. Ale co? Rocznica Wojtka, tak? Urodziny. Urodziny. Może pomódlmy się, Krzysiek, z widzami razem za Wojtka. Tak. No to zjedz. Jak człowiek je, to... To nie szczeka. Tak. O to chodzi. Prawda. Popij może, tylko nie nawpuszczaj, bo potem ja się nie napiję po tobie. Trzeba umknąć? I tak, tak. Można gadać. Sztusić się może. Wszystko może być. Dobra, mertodelka. Widzisz? Jacy widzowie są? Ojciec, ty najdłuższy. Przepraszam. Czego się śmieję? Nie, ja się tylko uśmiechnąłem do nich. Ojcze nasz, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom, nie usz na pokuszenie, ale nas zbaw od zła. Wielce poszłanie, radźmy zaś Panie, a święty i wcześniej potrzeba Wojtek, spokojnie wierz nam. Wielce poszłanie, radźmy zaś Panie, a świat już nie spoczywa spokojnie wieczne. Dobry jest Panie, daj dla Wojtka spoczywanie. Dobry jest Panie, daj dla Wojtka wieczne spoczywanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czekaj, ja tacę wezmę, to zbiorę. Co? Tacę wezmę, zbiorę. No. Tu idź. Ale... Za chrześcijanie. Ale widzowie zdziwili się, co? Przyjechali się, pomodlili, bo na pewno w kościele nie byliście. Jeszcze dzisiaj. No to jesteście w świątyni. Tak. Drewniany. Tak. Jak przy kulcie drogi. Dobrze. To chyba ręki dołożył coś tam, co? Pisał jakieś pismo. Weź potrzymaj mi, no bo nie mogę otworzyć, no. Trzymaj. Dobra. Mówię, weź potrzymaj też, byli weź? No drogi pytaj. Dobre drogi. Drogi? Okej, okay, no. Teraz na kuźnicę obwodnicę robią. Jak burmistrz tam? Pani burmistrz, pani Ewa. Pani, tak? No, w porządku jest. W porządku, coś tak? Coś tam działa, tak, jest ok. A wszędzie. Tyle też ujedro. Ja tylko powiedzą źle, zaraz przyjeżdżają znowu. Panie. Pan chyba ręki dołożył. No to twoja zasługa, Krzysiek. Co? Twoja zasługa. Wszędzie moja zasługa. Nawet i w Sokółce.
Co? Nawet i w Sokółce. Wszędzie. Teraz barszczowo będę robić. Barszczowo będziesz robić? Tak. Gdzie to drodzy jest? Barszczowo? Barszczowo tu jak... Jaki to kierunek? Na Chorosz jechać. A no, to tam koniecznie trzeba droga. Tak, żeby dobra była. Dobra i szybka. No to do szpitala. A, no tak. No tak, to nie żarty. Tam dobry... Ale co? Żeby do Barszczewa drogę koniecznie trzeba zrobić. No. Rozmawiałem przez telefon sołtysową. Barszczewa. Zaprosiła ciebie? Co? Zaprosiła? Tak. Kiedy pojedziemy? Na dniach, ale porą obiadową taką, żeby zjeść. No. Przygotuje obiad? No. No to możemy jechać. Ale jeszcze miało z nami dwóch kolegów. Ścieżki są rowerowe? Ścieżki tak, są. Jedna a chodniki? Tam, też są. Jedna jest w stronę na Drachle, taka ścieżka rowerowa, a druga jest w stronę na Bogusze. Ale tak w mieście. A jeszcze na Dąbrowę jest. Słucham? Jeszcze na Dąbrowę, za miastem, w stronę na Dąbrowę jest ścieżka rowerowa. Ale Krzysiek dzisiaj jest przyjazny. Nawet pozwolił zrobić zdjęcia, nawet pozwolił nagrywać siebie. No tak, jesteśmy. No. Jak normalnie ludzie przyjechali, to pozwolili, tak? A jeszcze szczekółki? Tak, no. Swojaki. Ogólnie co sądzicie o Krzyśku? Jak? Powiedzcie mi, kochani moi, czy Sokółka teraz się rozbudowała, czy nie? Taką mniej więcej. Się, tak, takie nowe osiedla domków są. Domy. Bo jak ja byłem, nie? Jeszcze kiedyś, to tak powiem. Słabo było, tak? Słabo było. A teraz sporo. Jak? Jest sporo rozbudowanych. Nowe domki, takie osiedla, tak, domy. Ale jedna rodzina, jaka drewniana, czy? Nie, raczej murowane już teraz. Bloki, drewniane. Tak? Nie, domy drewniane. Domy, przepraszam, murowane. Co? Domy murowane, nie? A tam, Krzysiek, wiesz, w Sokółce jest taki kościół, gdzie... Jak to? Cud. Cud był. Wiem. Tam znaleziono... To jest mówili. Znaleźli kawałek serca, tak, Jezusowego? Tak. No. Kostki. Ksiądz dało komunię i upadła. No. Mhm. Tak. A ten kościół to tak w centrum bliżej. W centrum. No ja wiem, gdzie. To wiesz, wiecie, ksiądz uklął i... Chusteczkę tą białą. Tak, odłożył to i dopiero później znaleźli. Ścierał. Mhm. Ja ścierał ten komunię tą, żeby zebrać, wiesz, żeby do kielicha pustego, żeby wiesz, ani kruchu nie było. A ludzie się rozeszli dalej i tylko ksiądz tam był. Tak, kto tam nie wie, kto nie był w Sokółce, to niech sobie wpisze. A później cud w Sokółce, coś takiego, nie? Ukazało. To wyskoczy. Oni to zbadali w ogóle. Zbadali tak? W laboratorium, tak. I serce się układało. Się, że to kawałek mięśni. Ludzkie serce się układało. No, tak było, było. Wiesz. Widzicie, wszędzie cudy są. No, nawet u ciebie w domu. Tak? Widzisz? Drzwi się otwierają, Krzyśka. No to może... Dzisiaj im powiedział. Może Wojtek gdzieś tam... No ja mówiłem, że Wojtek odwiedza. Może o modlitwę prosił dzisiaj. Dzisiaj. Ja z toalety idę, a taką mam bokówkę. Aha. Normalnie zamknięte drzwi. Nie ma nikogo. Normalnie jest zamknięte drzwi. Myślę, pójdę zobaczyć, nie? Tu na warantę. Patrzę, drzwi otwarte. Na oścież w bokówce. Ja zamknąłem, normalnie na klamkę zamknąłem. Nawet sam sprawiłeś. Tak, bo to niemożliwością, żeby same się otworzyły, bo trzeba nacisnąć klamkę, żeby ten dziubek odskoczył, nie? I nawet, to mówi kilka razy. Nawet on sprawił. Mówił, same się nie otworzą. Mówi, tak? No. Było? No tak. I ja idę do domu, już weszłem na łóżko, usiadłem, patrzę, czy drzwi zamknięte z bokówki, otwarte. No, musimy zbadać ten wątek, Krzysiek. Potrzebuję, Wojtek. Modlitwy płaczu. Tomek, czego on tutaj ma być? Przestań, bzdura jakaś tam. Tak. Tomek przyjedzie. Oszukują. Ale zobaczcie, Krzysztof. Codziennie przybrany. No, ale co? Rączki bieluteńkie. Tak. No. Ale nie słyszę. Dba o siebie. Mówi Jacek. Ale co? No, że mówię, że ładnie wyglądasz, że przebierasz się. Dbasz tak, o siebie. To prawda. Ostrzyżony, pięknie, fajnie. Bo ja lubię mortadelę bardzo. Ja wiem. Ja mam co kupić. My szybko, ale... Bo ja powiem wam,
panowie, że tak. Od maleńkiego mama robiła tą miękką mortadelę. Miałem zęby, jeszcze wszystko normalnie, ale polubiłem ją. O, palcówkę też lubię. Ale robić czy jeść? Gdzie to są? I robiłem. I jadłem. No, no to, że ja o tym mówię, no sam robiłeś ją, tak? Co? Sam robiłeś ją. Tak? Z tatusiem. Nie, z mamusią. No to... Z mamusią robię. Świętej pamięci. Mamusia nalejek naciągała kiszki. A ja krajałem. Wszystko doprawiałem, co trzeba. Ale palca w młynek nigdy nie wsadził. Co? Nie, lejek taki był. Wiesz, kiedyś wiesz, lejek na kiszkę i przez no, lejek ten napchał. Ale ja kupiłem maszynkę 10 czy 20 kupiłem. Elektryczną. To szło jak burza. No. Musiałem na ustanawiać jeszcze na pół, bo jak na cały gwizdek ustanawia, to jest. Mama nie zdążyła kiszki się mieć. Bim! Włącz kamerkę. Halo. Nie. Ale włącz na sekundę, tylko żebyś mnie widziała. Krzysiu, pozdrów ją. Krzysiu, pozdrów ją. Martę. Pozdrawiam Martę. I co? Mówiłem, że pan Krzysztof pozdrowi. I co? A i Przemysław jest. Boga cię, tą Martę. On nie chce pokazać się. Wstydzi się. Zaraz będziemy jechać do domu. A jak ja przyjadę, to cię... Dawaj tu. Rozłączyła się chytra. Dawaj jeszcze raz. Zaraz będziemy dzwonić. Nie będzie odbierać już. Nie będzie odbierać? Co ty, chytra. No. Może na dniach zawitamy do cukułki. O. A do kościółka. Do kościółka. A gdzie do kościółka? Na obiad do was. Dziękujemy. Dziękujemy za gościnę. Trzymajcie się, chłopaki.